Dzień dobry, witam Państwa w żużlowym magazynie Bez Hamulców. Ja nazywam się Dariusz Ostafiński, ze mną pierwszy gość Martin Waculik z Telmetwa Lubas Zielona Góra, uczestnik cyklu Grand Prix. Dzień dobry wszystkim. Zaczniemy od takiego pytania, bo Marek Cieślak kiedyś, jak był mecz Falubazu z Włókniarzem w Zielonej Górze, to tam w studio pomeczowym spotkał się z Patrykiem Dudkiem. Patryk Dudek coś tam się wymądrzał i Marek Cieślak stwierdził, ty tu tak nie podskakuj, bo kupiliście 20+ przed sezonem, to teraz się mądrzysz. No i to 20+ się odnosiło właśnie do pana i do Nickiego Pedersena, bo wy przyszliście oczywiście plus 20 punktów, to tak było. Tylko tak, no plus 20 se Falubas kupił, ale finału nie ma. Dlaczego? To jest sport, tak? I sport po prostu jest nieprzewidywalny, tak? I jeździmy w najmocniejszej żużlowej lidze świata i tutaj naprawdę nie ma jakby zespołów, którzy są słabi, tak? I tu każdy mecz naprawdę w tym sezonie, patrząc do tego, co było już, naprawdę był, to były ciężkie mecze. Tutaj naprawdę nie było takiego, że o, super łatwy mecz dla nas albo coś takiego. Także mówię, ta liga to wszystko tak się wyrównało, że w dzisiejszych czasach mówić, że ktoś już przed sezonem kogoś wstawiać do roli, ty masz złoto, ty masz srebro, ty masz coś, to absolutnie moim zdaniem. No dobra, ale ja szczerze powiedziawszy, to spodziewałem się tej odpowiedzi, bo gdzieś czytałem taką pańską wypowiedź, że to jest właśnie tylko sport. Tylko ja już słyszałem też komentarze do tych słów, bo to środowisko zielonogórskie, jak wiadomo, żużlem żyje. No i takie były między innymi komentarze, no okej, zawodnik mówi, że to jest tylko sport i to się nie odnosi tylko do pana, bo to tak z reguły zawodnicy odpowiadają, a tu jest tak, tu ktoś musiał tą spółkę dokapitalizować, żeby zakontraktować, mówiło się o Nickim Pedersenie, tak, że trzeba było 1,5 miliona dołożyć, dokapitalizować, żeby był Nicki Pedersen, że ktoś musiał ten budżet ogromny zebrać, no i teraz właśnie nie ma żadnych innych słów, tylko to jest tylko sport. Czy to można tak wytłumaczyć właśnie tylko takim stwierdzeniem, czy trzeba by było coś więcej zrobić? Nie no, moim zdaniem no, to jest... No, no, jest czy to tłumaczenie no, po prostu wystarczy, tak? No moim zdaniem każdy zawodnik, który jest jakby zatrudniony w klubie lub w teamie lub coś takiego, zawsze daje z siebie 100%, bo raz, że jest to jego pasją, dwa, że jest to jego pracą, dwa, że chce sportowo się pokazać, tak? I mi się wydaje, że po prostu każdy z tych zawodników non-stop daje z siebie 100% i po prostu czasem jest tych 100% lepszych, czasem gorszych, ale po prostu ci zawodnicy... Czasami te 100% jest za mało też. Czasami tych 100% jest po prostu... Znaczy ja w ogóle tego nie neguję, tak? Bo dla mnie jest oczywiste, że zawodnik no, wkłada 100% w to, co robi i tu... Ale ja absolutnie też, przepraszam, ja absolutnie też zgadzam się z tymi co mówią i to, i z tymi, co mówią i to. Także to jest moim zdaniem taki balans, który zawsze w sporcie jest, okay, nie tylko w naszej dyscyplinie. A nie powinno być tak, że zawodnicy powinni powiedzieć przepraszam, że na przykład no, ktoś jest pytany przed kamerą, po porażce, no to powinien powiedzieć, okej, zawaliliśmy, przepraszamy. Na przykład, i nie będę się wypowiadać za innych zawodników, mogę się wypowiedzieć tylko sam za siebie. Zdarzyło mi się w karierze dużo meczy, kiedy ja, jak to się mówi, jak to powiedzieć, zawaliłem, tak? Zawaliłem, kiedy tak. Ja po prostu zawaliłem i zrobiłem naprawdę mało punktów i ja nie mam problemu absolutnie do tego się przyznać i po prostu zawsze, po pierwsze, co ja robię po meczu, to analizuję i po pierwsze to szukam winy w sobie, później w sprzęcie i później w innych rzeczach, tak? To jest tylko, co ja mogę powiedzieć sam za siebie. I ja nie mam problemu, jak naprawdę zrobię zły wynik z mojej winy, to o tym powiedzieć. A proszę powiedzieć, problemu. A dobrze, a jaki był ten rachunek sumienia Martina Waculika po tym meczu we Wrocławiu? Co sobie Martin Waculik wyliczył na karteczce pod hasłem moje grzechy? Wyliczyłem sobie moje grzechy, że znaczy niespokojnie, bo w Ekstralidze naprawdę jest ciężko, ale dwa punkty zgubiłem z mojej własnej głupoty. Po prostu, że naprawdę zrobiłem dwa błędy, które kosztowały mnie i mój team dwa punkty. No, bo ja tak nawet, to się pokrywa z tym, co ja słyszałem gdzieś tam i od sztabu szkoleniowego Falubazu i od działaczy, że oni stwierdzili, że jakby Martin Waculik jedną trójkę więcej dołożył, to by było okej. Okay. Że jakby no, ten wynik był wiadomo najlepszy z całej drużyny, ale że jedna trójka więcej to by było już super. Czyli to pokrywa się. Bo realnie puściłem później sprzęgło, realnie po prostu niedobrze się tam zachowałem w jednym łuku i tutaj błędziki się nie wybaczają i za błędy się jakby płaci stratą pozycji. A bo jest tak, że po tym meczu no, jest taka analiza jest tej porażki krótka, no bo się mówi tak, że Jensen pół meczu nie jechał, że Dudek pół meczu nie jechał, że juniorzy zawiedli, no właśnie, że tej trójki tam gdzieś zabrakło, co jest akurat chyba też najmniejszym problemem w tym przypadku. No i tak wyszło. Czy to tak jest? I zabrakło Pedersena jeszcze. Tak jak też już wypowiedziałem po tym meczu, tam
trzeba patrzeć na te wszystkie aspekty tego całego. Też po pierwsze, no, zabrakło nam Nikiego w tych dwóch spotkaniach. Niki to jest bardzo dobry zawodnik, tak? To po prostu to jest to 10 plus, nie? To jest 10 plus. To jest takie ulubione tutaj widzę teraz słowo tych dziennikarzy, ale naprawdę jest to bardzo dobry zawodnik. Dodatkowo po prostu doznał kontuzji, straciliśmy go. Martin Smoliński przyszedł do naszego jakby kadry w bardzo ciężkim jakby dla niego momencie, bo raz, że był po bardzo ciężkim upadku na Grand Prix Challenge, dwa, że to jest najtrudniejsza część sezonu, playoffy, bo tutaj już naprawdę wszyscy jadą na 200% i dla niego to też nie było łatwe przyjechać do kadry i tutaj... podpisuję, tam także... co prawda prezes go wyliczał, że on tam 6 punktów, żeby robił, to będzie dobrze, ale on tego nie zrobił, ale i tak miał tam swoje momenty dobre. Dokładnie, także Martin absolutnie moim zdaniem starał się w 100% zrobić to, żeby pomóc drużynie jak najlepiej tylko mógł. Także naprawdę to były ciężkie playoffy. Okej, do Pedersena to sobie jeszcze za chwilę wrócimy, ale teraz chciałem zapytać o mecz najbliższy, niedzielny, Obrą z Włókniarzem. On nie będzie łatwy, no bo ja tak pamiętam ten mecz z rundy zasadniczej, gdzie w Częstochowie troszkę dostaliście i tam było dużo płakania też na tor. Tylko że to jest tak, że Marek Cieślak wie, jaki tor przygotować, żeby ten Falubas zatrzymać. I jak to znowu zrobi, to ja sobie wyobrażam, że będzie bardzo ciężko. Moim zdaniem nie ma co patrzeć, co było. Było, co było, teraz jest w ogóle, to będzie nowy dzień. Pan jak lubi Cieślaka, to wtedy też pan narzekał na ten tor. Nie, ja Marka Cieślaka bardzo lubię, także my jesteśmy, jakby nasze relacje tam są bardzo w porządku, także tutaj absolutnie nie ma co tutaj gadać o tym, ale to będzie ciężki mecz. Częstochowa chce medal, Zielona Góra chce medal. I co tu więcej powiedzieć? No dobra, i trochę jest tak, że jak tak sobie gdzieś tam rozmawiam z różnymi osobami z Zielonej Góry, czy to z klubu, czy spoza klubu, no to taki ton dominuje, że jak nie będzie medalu, to może być w Falubazie rewolucja. W ogóle już jest takie jakieś nawoływanie ekspertów do rewolucji, że tu trzeba juniorów wyrzucić, dwóch seniorów zmienić i w ogóle i będzie dobrze. Pan myśli, że to taka prosta jest też sprawa, że tu wyrzucimy kogoś, tu będzie okej? Ja nie myślę, że jakieś, że to jest prosta sprawa, bo to nie jest prosta sprawa. Ale ja jako zawodnik po prostu ja się nie staram skupiać na tym, ja się staram skupiać tylko i wyłącznie na samej jeździe, na tym, żeby przyjechać po prostu na tor, zrobić swoje, starać się zrobić zawsze jak najlepiej, najlepszy wynik, najlepiej pomóc drużynie. I te sprawy już jakby... Ale zakładam, że tak czy inaczej pana to interesuje, tak? No bo pan w tej drużynie będzie jeździł i pewnie chciałby pan za rok walczyć na przykład w finale, no, tak? Chciałbym, ale mi się wydaje, że po prostu... Ciężkie pytanie pan zadaje po prostu. Ale ja mówiłem, że nie będzie łatwo. Nie no, oczywiście chciałbym, żeby po prostu Faluba zjechał jak najlepiej i to bez dwóch zdań, ale co ja mogę sam za siebie powiedzieć, skupić się na siebie, skupić się na tym, żeby teraz te dwa mecze pojechać z drużyną jak najlepiej, żebyśmy razem po prostu stworzyli ten monolit, który nam da ten brązowy medal. Okej, nie ma już nikiego Pedersena w Falubazie. Z jednej strony GKM już się tam trochę pochwalił tym, że dogadał się z Pedersenem, że ustalił sobie warunki na przyszły sezon. Prezes Adam Goliński, prezes Falubazu, jak go pytałem o Pedersena, powiedział tak, miał nasze błogosławieństwo, zielone światło, nie chcieliśmy go na kolejny sezon. Dobrze czy źle? To decyzja jakby może nikiego klubu. Ja też jestem jakby tylko jego kolega z toru i nie mi sądzić tą sytuację, także nie wiem, czy tak do końca pytanie do mnie. Mhm. A jak to w ogóle jest współpracować z Nikim Pedersenem? Bo tak legendy głoszą, że robi kwasy w drużynie, że kolegów wywozi w płot. Tak to faktycznie jest? Legendy są legendami. Legendy lubią właśnie tej takiej całej, że szukania jakichś sensacji lub coś takiego. Niki, wiadomo... Ale z Jensenem się tam troszkę na to, że w jednym z meczów powywozili to. Raczej nie rywalizowali z przeciwnikami, później tylko później to sobie normalnie pogadały o tym, jak mężczyzna z mężczyzną, także, ale Nick jest profesjonalny, tak? On po prostu też podchodzi do sportu w tym sensie, że zawsze z siebie daje 100%. Jaka jest ta rozmowa mężczyzny z mężczyzną, bo aż się boję. Nie, normalnie. Nie było groźnie. Absolutnie tutaj to nie jest jakiś
jakiś, nie wiadomo, czyli pod tymi słowami nic mocnego się nie kryje. Nie absolutnie nie, normalnie. Wymiany ciosów nie było. Absolutnie nie, absolutnie. Okej. Dobrze, a bo to ja wiem, że to może trochę pytanie nie do zawodnika, ale mimo wszystko trochę tak, no bo zawodnik z tymi osobami bezpośrednio współpracuje. Istnieje też taka groźba, że może odejść Adam Skórnicki. No on w ogóle tak już, jak słucham jego medialnych wypowiedzi, jak w ogóle ja sam z nim kiedyś robiłem taki autoryzowany wywiad, to mam wrażenie, że on wypowiada się jak człowiek, który właśnie szuka nowej pracy. Nie jest pewny tego, czy zostanie w ogóle w Falubazie. No to wiadomo, że to jest taka sytuacja typowa dla drużyny, która nie dostała się do finału, no i szukają wszyscy winnych wokół. Dla pana to by było jakiś problem, gdyby Adam Skórnicki odszedł? Szczerze mówiąc, pierwszy raz o czymś takim słyszę i nie wydaje mi się, że Adam by był w pozycji jakiegoś tam, nie wiadomo, jakiego problemu albo czegoś, bo... No ja wręcz uważam, że on w tym ostatnim pierwszym z meczów półfinałowych, to on ten zespół wycisnął jak cytrynę. No mi się wydaje, że też po prostu, też jak na to patrzyłem tak troszkę z boku, nawet mecz we Wrocławiu, to taktycznie i logicznie, jak mógł tylko zrobić, to zrobił moim zdaniem 100% to, co tylko mógł. I niestety, jeżeli ktoś ma zły dzień, ten zły dzień mógł spotkać mnie, ten zły dzień spotkał może tam jakiegoś kolegu z mojego storu, no i Adam, no nie przebierze się w kewlar, nie szanie na motor i czasem jakby te takie zgoda, pretensje. Problem jest tylko taki, że zawsze menedżer to firmuje i potem ma z tego problem, bo on jest rozliczany za te wyniki drużyny, tak? I nie może powiedzieć właśnie, że... No ja rozumiem no. tego, ale po prostu to jest, mówię, to jest takie trochę szukanie różnych sensacji, nie sensacji. Ja po prostu nie lubię takie rzeczy. Ja po prostu lubię to, że niech i kibice, i ludzie, i zawodnicy, w ogóle całe to otoczenie spojrzy trochę tak z chłodną głową i tak normalnie na temat, jak to tak naprawdę jest i moim zdaniem, my z Adamem bardzo dobrze się współpracujemy, my się znamy mnóstwo lat, my razem kiedyś jeździliśmy w jednej drużynie i tak. Ja mam do niego respekt, on ma respekt do mnie i po prostu moja współpraca z nim jest bardzo ja porządku, akurat także też bardzo pozytywnie oceniam, uważam, że ten sezon w przypadku, no na pewno nie jest tak, że Adam Skórnicki jest jakimś problemem w Falubazu. Takie mam pytanie, Jarosław Hampel to by była dobra opcja dla Falubazu, bo tak twierdzi Jacek Frontczak. Pojawiają się takie dobre rady, kogo kupić, kogo nie kupić. Tak, Jarek Hampel jest naprawdę świetnym zawodnikiem i myślę, mi się wydaje, że jest bardzo dobry. Mhm. Okej, a takie pytanie mam teraz już specjalistyczne, bo jest tak, że przez lata pan współpracował z tunerem Finnem Rune Jensenem. Mhm. Teraz chyba się pojawił Holloway w tym sezonie. Mhm. No właśnie. I dlaczego? Jak to jest, że trzeba zmieniać? I tak, pan ma rację. Długo lat jeździłem na silnikach Fina, ale ja tam zawsze też jakby próbowałem też jakby inne silniki, bo moim zdaniem jakby współpraca tylko z jednym tunerem, jeżeli na przykład tuner wpadnie może w jakiś kryzys albo co i wtedy pan ma tylko jednostki napędowe tego danego tunera, to zawodnik też jakby zacznie prezentować troszkę słabszą formę i wtedy nie wiadomo, czy to tuner, czy to zawodnik jedzie i tak, i zawsze trzeba mieć jakby taką... A to jest tak, że teraz jak jest Ashley Holloway, to on ma w umowie, że na Grand Prix to robię tylko silniki, ale nie. To w ogóle jak ja słyszę, że ktoś ma umowę z tunerem, to ja się śmieję z tego, bo ja nigdy w życiu nie miałem żadnej umowy. Okay. A moim zdaniem nie jest żadny zawodnik, co ma umowę z tunerem, bo to moim zdaniem nie ma coś takiego. I nigdy tego przynajmniej nie słyszałem. Może na gębę, ale... po prostu. Jeszcze raz? Na gębę. Ustna, słowna umowa, no, tak, po prostu, tak to działa. Wiadomo, tunerowi zależy, żeby zawodnik jechał na jego silnikach, bo to jest reklama dla niego i tym przyciąga sobie klientów. Zawodnikowi zależy, żeby miał jak najlepszego tunera, bo chce wygrywać i po prostu zdobywać medale, zdobywać dużo punktów. Także to jest bardzo proste, tak? Do tego nie trzeba umowa, żeby to sobie czy tuner, czy zawodnik zrozumiał. Okej, dobra. Musimy kończyć. No, życzę udanego występu, żeby tam po tej stronie moje grzechy w meczu w Częstochowie było tego jak najmniej. Naszym gościem był Martin Walculik, Stelmet Falubas, Zielona Góra. Ja dziękuję Państwu za tą część magazynu i zapraszam na kolejną. Za chwilę naszym gościem będzie dyrektor sportowy Betardu Sparty Wrocław, Krzysztof Gałanciuk. Witam Państwa w kolejnej części żużlowego magazynu Bez Hamulców. Ze mną kolejny gość, dyrektor sportowy Betardu Sparty Wrocław, Krzysztof Gałanciuk. Witam Pana.
Witam, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Krzysztofie, zacznijmy od tego, że Gleb Czugunow jedzie w finale indywidualnych mistrzostw Rosji. Czy on zdąży na mecz do Wrocławia? Tak. Bo jedzie dzisiaj. Tak, jedzie A mecz dzisiaj. Finałowy jutro. Tak, zdąży na pewno, jest wszystko logistycznie poukładane. Jeśli nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, nieprzewidzianego, Gleb o godzinie 14:15 w dniu jutrzejszym melduje się na naszym stadionie. A, to będzie miał dużo, dużo zapasu. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. 35-55, tyle było w meczu rundy zasadniczej Sparta-Fogołunia. To co zrobić, żeby to odwrócić? Bo te dysproporcje są znaczące, także trzeba by było wiele chyba zmienić, żeby na odwrót było. Z pewnością taka sytuacja się nie powtórzy. No, tor będzie przygotowany nieco inaczej, będzie naszym większym atutem, a co zrobić? No po prostu wygrać i tyle. Okej, okay, no bo wtedy to jakiś walec był, bo tu nawet tydzień temu był naszym gościem Adrian Skubis i on mówił, że tam jakiś walec jeździł przed tymi zawodami i to popsuło sprawę. Ale dobra, bo jest tak, że w zasadzie wydaje mi się, i to jest też ton takich wypowiedzi wielu ekspertów, że wystarczy ten tor zrobić tak samo, jak było na meczu z Falubazem, bo tam w pewnym momencie stało się tak, że tor się zaczął delikatnie zmieniać w trakcie zawodów. No i Falubas nagle w którymś momencie się kompletnie pogubił i zupełnie nie zaczął jakby tam nie trafiać z przełożeniami. Czy to tak jest? Macie taką receptę, jak to skopiować w ogóle? Panie redaktorze, powiem tak, no tor ma być naszym atutem, tak? To, że on się zmienia, że się goście gubią, no to tylko świadczy o tym, że wykonaliśmy dobrą robotę. No przecież to w tym wszystkim chodzi. A zwracam uwagę, że ten tor dawał możliwości walki, oglądaliśmy parę fajnych wyścigów. On oczywiście nie był taki do końca, jak ja bym sobie wymarzył, ale zwracam uwagę również, że tor był po całodziennych i północy padało w przededniu meczu i tu troszkę też pogoda wyreżyserowała ten tor, aczkolwiek mieliśmy nad nim pełną kontrolę przez cały czas. Okej, to dzisiaj, ale dzisiaj nie pada we Wrocławiu, prawda? Nie, dzisiaj jest piękne słońce. To chyba szkoda, że nie pada, bo jakby padało, to by był wariant w 100% powtórzony, prawda? No tak, ale no deszcz ma też do siebie to, że jak spadnie go za dużo czy za mało, to też nie do końca możemy się w tym połapać. Natomiast mając tor suchy do dyspozycji, możemy go ułożyć od początku do końca. Po swojemu, rozumiem. Okej, okay, a Taka sprawa, bo jest tak, że w tym roku Sparta była trzykrotnie karana za tor. Tam chodziło o to, że na 4 godziny przed zawodami był on niezgodny z regulaminem i tego się osoby funkcyjne przyczepiły. Od tamtego momentu zaczynają do nas takie głosy docierać, że rywale teraz to jeszcze w ogóle tego toru nie widzą, jeszcze są przed bramą, a już narzekają, że tor jest nie okej. Czy to w jakiś sposób wam utrudnia pracę w ogóle? Czy to jakoś wiąże ręce? Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że stwierdzenie nieregulaminowe to było według opinii tych osób, które o tym mówiły. Ja od początku stałem na stanowisku i jestem w stanie obronić się przed każdym, że ten tor był regulaminowy, bo nie ma zapisów takich, które by o tym mówiły, że on regulaminowy nie był. To jest wszystko kwestia subiektywnej oceny osób, które oceniają pewne zdarzenia. My pracujemy na tym torze na co dzień. Wiemy, jak się zachowuje, wiemy, jak on się będzie zachowywał za godzinę, za dwie, za trzy czy za cztery. I tu jest ta pewna kość, może nie tyle niezgody, co nieporozumienia. Ja powtórzę to, co zawsze bardzo chętnie powtarzam każdemu, kto mnie o to pyta. Bo wiadomą rzeczą jest, że z definicji nasza ocena może być subiektywna. Ocena osób, które oceniają, również może być subiektywna. No o gościach nie wspomnę, bo wiadomo z góry, co oni powiedzą, że to na pewno nie jest dobry. Natomiast czynnikiem obiektywnym są wydarzenia na torze. Tak? Ja wiem. To nawet chyba było w jakimś komunikacie Sparty, że generalnie jest tak, że okej, okay, wy się czepiajcie tego toru na 4 godziny przed, ale najważniejsze jest to, że my robimy widowisko i to... I to jakby jest tutaj najważniejsze, ale, tak? Ale widowisko to nie wszystko. Ja zwracam uwagę, bo też spotkałem się z zarzutem takim, że taki tor może być niebezpieczny. No to ja teraz poproszę każdego, kogokolwiek, żeby mi z ostatnich 2 lat podał jeden przykład, kiedy na naszym torze cokolwiek wydarzyło się złego. Czy pociągnęło, czy zrobiła się kolejna, czy zrobiła się dziura, jakikolwiek upadek spowodowany stanem toru. Zresztą w ogóle ilość upadków na naszym torze jest bardzo niewielka. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio miał miejsce, no poza
poza uślizgiem zawodnika młodzieżowego w ostatnim meczu. A proszę powiedzieć, bo no do meczu już niewiele czasu pozostało, jakieś problemy w ogóle są, czy wszystko w porządku, czy poza tym, że będzie to oczekiwanie na Czugunowa, jeszcze jest jakaś sprawa, która powiedzmy w jakiś sposób was tam gryzie, czy nie, czy wszystko jest pod kontrolą? Nie, wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. No dzisiaj mamy jeszcze srebrny kask w Grudziądzu, a tak to trenujemy dzisiaj, przygotujemy się najlepiej, jak jest to możliwe, po to, żeby osiągnąć cel. Okej, a ten cel to jest złoto, to w tym układzie, bo to cel głośno zapowiedziany przez prezesa Andrzeja Rusko, to w tym układzie, jak nie będzie tego złota, to co, to będzie porażka? Czy sukces, bo Unia taka mocna, że tu wygrać z nią to trochę graniczy z cudem? Czy z cudem graniczy? No Gorzów jakoś sobie poradził, prawda? I to jest kwestia dyspozycji dnia, kwestia dopasowania sprzętowego. No my zrobimy ze swojej strony, żeby te atuty były po naszej stronie. Oczywiście szanujemy przeciwnika, bo jest to piekielnie mocna drużyna, praktycznie bez słabych punktów, ale patrzymy na siebie, patrzymy na swój potencjał, patrzymy na swoich zawodników i mamy pełne podstawy ku temu, żeby sądzić, że ten cel osiągniemy. No to dobrze, to czekamy na jutrzejsze finałowe pierwsze starcie. Betard Sparta Wrocław, Fogo Unia Leszno. Naszym gościem był Krzysztof Gałandziuk, dyrektor sportowy Sparty Wrocław, Betardu Sparty Wrocław. Zapraszamy na jutro do Wrocławia. Dziękujemy panie Krzysztofie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A państwo wracają z nami do studia i z nami jest już kolejny gość, Krzysztof Buczkowski, Mister Garden GKM Grudziądz, na wakacjach już, bo sezon dla GKM-u się troszkę wcześniej skończył. Witam panie Krzysztofie. Witam bardzo serdecznie. Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, dlaczego nie udało się znowu wejść do czwórki, bo to już było na wyciągnięcie ręki, ja to nawet tą rękę dałbym sobie uciąć w czerwcu, że ten Grudziądz będzie w czwórce, a nie wyszło, no awans był na widelcu. No rzeczywiście tak było, tak? Do 10 kolejki, do tej przerwy lipcowej było, wręcz bym powiedział, że wszystko się układało po naszej myśli, tak? Więc... No pytanie, co się stało przez te wakacje? Co się stało w lipcu? Przespaliśmy tę końcówkę sezonu i no niestety się nie udało, tak? Ten nieszczęsny mecz z Zieloną Górą u siebie, którą przegraliśmy 2 punktami, chociaż ja uważam, że to nie jest, tylko ten mecz zaważył na tym, że nie jesteś w tej czwórce, po prostu zbieg zdarzeń, które się wydarzyły w sezonie wszystkich, potraciliśmy troszkę tych punktów i niestety się nie udało, tak? No ale to był ten klucz, tak? Bo ja mówię, do przerwy wakacyjnej się wszystko układało fenomenalnie, po Wszystko się posypało. No bo się troszkę posypało, tak? I przede wszystkim to stabilnej formy jakby nie było. Można powiedzieć tylko, że Artiom Aguta jakby jechał bardzo równo i ciągnął ten wynik jak zawsze, a reszta to jechała dobrze, ale bez jakichś tam... Bez błysku. No dobra, a z panem to było tak, że jak pan zaczął, to była w ogóle no prawie że rewelacja. A potem jeden dzwon, drugi dzwon, tak? Dwa chyba były i się już nie było tak rewelacyjnie. No tak, no niestety jakby te upadki, życie troszkę zweryfikowało moje plany. Bo zawodnik chyba musi to odchorować, tak? Tutaj nie ma jakiegoś takiego, że to mówi, no zawsze jakiś ślad chyba pozostawia, tak? Ja nie będę się tłumaczył jakby upadkami, wiadomo, że jakiś to wpływ tam miało, ale później troszkę się pogubiłem, troszkę zacząłem jakby szukać też sprzęcie nie wiadomo czego i też musieliśmy się troszkę się w sobie uspokoić wtedy i ruszyć jakby od nowa. Tak? Mhm. Ten początek był naprawdę bardzo dobry, więc później też też tak naprawdę nie wiedziałem co się stało, bo to było tak naprawdę upadek z wysokiego konia i wtedy trzeba było naprawdę jakby... A to rozumiem, że jak zawodnik spada z wysokiego konia, to najpierw, a jest wcześniej dobrze, to najpierw nie szuka winy w sobie, tylko w tych czynnikach zewnętrznych, tak? Takich jak sprzęt, że tam gdzieś sprawdza, czy czasem czegoś... Nie, ja wiedziałem, że sprzęt jest cały czas dobry, cały czas na wysokim poziomie światowym i tutaj za bardzo nie szukałem, po prostu gdzieś mi jakby te przełożenia, te ustawienia motocykli uciekło, a później troszkę zaczęło mi wszystko przeszkadzać w pewnym momencie.
No ale w jakimś tam stopniu jakby odzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Ja jakby indywidualnie zakończyłem sezon z Lublinem bardzo dobrze, ten mecz ostatni, więc myślę, że to jest dobry prognozyk na przyszły rok. Sezon. Dobrze, a jaka jest gwarancja, że za rok będzie lepiej niż w tym sezonie? No bo jest trochę tak, że pan zostaje, prawda? Porozumienie jest. Łaguta zostaje, Pawlicki zostaje, Bierę zostaje, a jeszcze Pedersen dochodzi. Za Lindbecka najpewniej, no bo rozumiem, że tam sześciu seniorów to będzie za dużo. No ale to się okaże, to już zostawmy działaczom. No ale z drugiej strony nie macie juniorów. Bo ci wszyscy, którzy w tym sezonie byli, to oni akurat kończą. No tak, ale jest jakby Marcin Turowski, który naprawdę w tym sezonie też poszedł w górę i myślę, że on będzie takim podstawowym juniorem w przyszłym roku. Jest dużo młodzieży, która jest jakby też po licencji, ale też jest dużo przed. Wiadomo, że jakby to jest ten termin, ta praca jest długa z tymi juniorami i to nie jest jakby, że z roku na rok ktoś wyskoczy. No, długoletnia praca i myślę, że będą efekty, a w przyszłym roku no myślę, że musimy sobie znowu radzić. Nie, tak? No bo tu z tymi juniorami to na pewno trzeba coś, że tak powiem, pójść do przodu, bo bez tego ani różno, bo to mówię, to nawet Falubas był trochę w tym roku w takiej sytuacji, że czy jest nadal, tak, że no ci seniorzy muszą po prostu stawać na uszach, żeby tam te braki łatać, tak? Znaczy widać, jak pozycja numer 6 i 7 są bardzo ważne, tak? Z drużyny z finału PGE Ekstraligi jadą te, które mają najlepszych juniorów. Dokładnie. W lidze, więc... No, a pan by potrafił jakiegoś juniora wskazać takiego i polecić GKM-owi, kogoś z niższej ligi? No jeździ pan po różnych zawodach, to pan kogoś tam widzi, czy obserwuje pan też to środowisko? Bo tak jak ja sobie ostatnio z jednym, drugim menedżerem o juniorach rozmawiałem, to tak było, że no okej, okay, a kogo byś tam wziął? W tej pierwszej lidze to są sami juniorzy co 3-1-0 i to było jakby dotyczyło punktów, że 3 bieg juniorski, a potem reszta to już gorzej. No jakby ciężko kogoś poszukać, a jeżeli już kogoś poszukamy, no to ciężko go wydostać z tego klubu, więc... Bo to wszystko kosztuje wtedy, prawda? Bym powiedział, że to jest taki junior, to jest taki towar deficytowy, którego nie ma na rynku i każdy tego juniora warto jednak pilnuje i głaszcze, żeby jak najdłużej był z nim, więc... Dobra, a sprowadzenie Pedersena, bo o tym sobie tam już wspomnieliśmy, to nie jest trochę tak, że to jest wpuszczenie wilka między stado owiec? Nie mam pojęcia, no mam nadzieję, że... Ja nie mówię, że wy jesteście łagodni jak baranki, ale chodzi mi o to, że jednak jest ta drużyna to jest jakaś tam, powiedzmy, grupa ludzi, którzy się dobrze ze sobą czują, jest jakaś atmosfera, no. A ten Niki to tam lubi, że tak powiem, się troszkę postawić. No tak, no ma jakby, Niki jest bardzo... Ma charakter, można powiedzieć. Martin Waculik, jak tu był przed chwilą, to on mówi, że nie wsadza kolegów w pod, no ale ja pamiętam Patryka Dudka, który w tym programie mówi, że jak jedziesz z nikim, to lepiej jechać za jego plecami, bo wtedy nie masz kłopotów. Znaczy, staram się o tym nie myśleć, tak, do następnego sezonu mamy trochę czasu, a no, jak wiemy, wszystko musi mieć swoje potwierdzenie, więc... A w parze z Pedersenem by pan pojechał? No, jeździłem jakby w tym roku w Szwecji. Z nikim dokładnie, z Niki Pedersenem. Tak? I co? Jak? Z tyłu? No to bezpiecznie? Tam to różnie wychodziło. I wygrywaliśmy wyścigi i przegrywaliśmy. A wsadzał w płot, czy nie? A dyskusje też były, ale raczej bardziej z jego strony niż z mojej, więc... Aha. To rozumiem, że takie męskie rozmowy były czasami po tych biegach. Czasami tak, ale... Ale to on miał pretensje o co? To pan go wsadzał w płot, tak? Czy on tak uważał? Raz mi się zdarzyło. Aha. Kurczę, no to nie wiem, to chyba zmienię zdanie i teraz będę w razie czego mówił, że to Krzysztof Buczkowski wsadza w pod. Okej, dobra, a podoba się panu polityka transferowa GKM-u? Bo ona jest taka, że co rok wymieniamy sobie jedno ogniwo i idziemy krok po kroku do przodu. To jest fajna sprawa, czy lepiej by było zrobić jakąś rewolucję totalną i powywracać to wszystko do góry nogami? Znaczy, szefostwo klubu na pewno ma jakby plan taki długoterminowy, tak, żeby ta drużyna nie zmieniała się jakby znacznie z roku na rok, tylko żeby te podstawowe ogniwa, te najlepsze ogniwa zostawały z roku na rok. Tak to się dzieje. No a wiadomo, że też jest tutaj bardzo ważną kwestią budżet klubu.
No, prezesi starają się tego budżetu nie przekraczać i dzięki temu my mamy jakby tą spokojną głowę o to, że po prostu te pieniądze, które zarobimy na torze, no to jest też mamy, jakby ważne, mamy od razu jakby wypłacone i możemy z tych pieniędzy inwestować, tak? I jakby jeden problem mamy z głowy, więc no myślę, że to wszystko akurat fajnie. Rozsądnie, to wydaje mi się, że to ma sens. Dobra. Ostatnie pytanie, ale takie no, może dla niektórych być najważniejsze, bo niewiele brakowało pana, by tu w tym studio nie było. Zdarzyło się tak, że podróżując z meczu Ligi Rosyjskiej z Władywostoku do kraju, jechał pan, leciał pan przez Chiny, no i tam w Chinach chcieli pana aresztować. Proszę coś o tym opowiedzieć. Znaczy, to jest długa historia, tak? I od razu może powiem, taką że... krótką wersję. Może nie, że aresztować, po prostu... W środę jakby mieliśmy mecz we Władywostoku i musieliśmy od razu jakby ze stadionu wyruszyć do Władywostoku na lotnisko, bo mieliśmy 15 po 24 samolot do Pekinu, do Pekinu i w tym Pekinie niestety się zdarzyła taka sytuacja, że po prostu myśleliśmy, że się spóźniliśmy na samolot do Kijowa i z Kijowa później leciliśmy do Arlandy, do Szwecji. I myśleliśmy, że się spóźniliśmy. Okazało się, że tego jakby samolotu nie było. Jakby sobie przebukowaliśmy szybko bilety, ja, Adrian Gała i Mariusz Pruszakowski do Moskwy. No ale się okazało chyba, że nie mieliśmy jakby wiz do Chin, tak? Bo musieliśmy wyjść na terminal i nie mieliśmy tych wiz. No i celnicy nie chcieli nas jakby nas wypuścić. Żebyśmy dalej polecieli, ale... Ale to jak udało się ich przekonać? Nie wiem, może widzieli nasze twarze, że tak naprawdę nie wiemy, co z tym jakby fantem zrobić. Oni też tak za bardzo nie wiedzieli. Trudno było się z nimi porozumieć, bo no... No tak, tak, rozumiem. Ale to wyglądaliście po prostu na przerażonych i znaczy na, nie spali, na litość. To już była troszkę. Gdzieś piąta rano i nie spaliśmy jakby 24 godziny. Byliśmy po zawodach, głodni. I głodni, zmęczeni i myślę, że no po prostu nad nami się zlitowali, poleciliśmy no jakby do tej Moskwy i ta sprawa się zakończyła happy endem, bo zdążyliśmy. No i dobrze, lepiej być w tym studiu niż w chińskiej celi. O tak, na pewno. Dziękuję panie Krzysztofie bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Buczkowski, teraz i za rok także żużlowiec Mister Garden GKM Grudziądz. I witam Państwa w kolejnej części żużlowego magazynu Bez Hamulców. Ze mną kolejny gość, Krzysztof Cugowski, wokalista rockowy, głos budki suflera i nasz felietonista też. Jeszcze jak Pan wyjaśni w ogóle, dlaczego Pan się tu wziął? No, skąd to zainteresowanie żużlem? No bo mnie Pan, to w tym Darku, zaprosił. To wiem, ale Pan jest kibicem żużla, no, tak? Tak, od bardzo wielu lat, już nawet nie pamiętam, od bardzo wielu. Od bardzo, no ale śpiewał Pan na pewno dzisiaj nam nie będzie, tylko będziemy nie, rozmawiać. Nie, dzisiaj śpiewam w Łodzi, także. To dobrze. To zapraszamy na śpiewanie do Łodzi. A na początek takie pytanie. A kogo by pan wziął do swojej drużyny za ten przysłowiowy ostatni grosz, jakby pan mógł sobie wybrać dowolnego zawodnika na świecie? O, na świecie? Ale, no. Ale historycznie? Czy, tak, czy... niech będzie historycznie. Rozumiem. Rozszerzmy na pewno, to maksymalnie. Na pewno Hansa Nielsena. Ja nigdy... Widziałem bardzo wielu zawodników, łącznie z naszym mistrzem lubelskim Włodzimierzem Szwendrowskim. Widziałem Petera Krajwena też w akcji, ale takiego zawodnika jak Hans Nielsen nie czyli było jednak. I jeszcze bardzo wiele lat nie będzie. Sentyment ja nie mówię, lubelski. Nie, jednak, to bo... nie jest kwestia. On po prostu jeździł w sposób tak elegancki. I kiedy na treningach się tam opowiadaliśmy, widzieliśmy jak tych chłopaków, u nas ten drugi łuk zawsze był dziurawy, też tam zostało do dzisiaj. Do dzisiaj jest dziurawy. No i tam i ich tak miotało troszkę po tym wszystkich, a Hans przejeżdżał tak jakby na szynach jechał. Niemożliwe, to wbrew fizyce, a jednak. No okej, okay. No ale to jest dobry wzór, bo ja nawet Tomasz Golob to w ogóle na Hansie Nielsenie się wzorował. Ja pamiętam, że on oglądał materiały, nagrania to
ilu tych zawodników mam wymienić? Nie no, jednego. Wybraliśmy. To już jest zamknięte. Już koniec. Już koniec. Dobra, a o kogo powinien się Motor Lublin pokusić teraz, w tym sezonie? Jakby się chciał bić o coś więcej niż o utrzymanie? No bo w tym roku walka była o to, udało się, to kto? Doyle? Gdzieś nam się tam wymyka, tak? Że niestety tak, że Doyle już jest jakoś tam z Częstochową poumawiany. No, niewiele mamy możliwości. Tylko jak Doyle się tam umówił, no to zakładam, że Zagar jest na rynku, tak? No na pewno tak, no i Drabik. No, byłoby dobrze, bo Drabik jest bardzo rozwojowym zawodnikiem i absolutnie by się przydał. Drabik i Zagar to jest taka chyba rozsądna wersja. No i okej, to byłoby w porządku. Dopisujemy ich oczywiście do zestawu Mikkelsen, Miesiąc i Łaguta. I Łaguta. Plus dwóch najlepszych. A Łaguta pana zdaniem jest? Bo ja tak jak słyszę, że Łaguta daje komuś słowo, to mam duże wątpliwości, a pan się śmieje od razu. Ja coś też na ten temat wiem, ale nie mogę nic powiedzieć. No w każdym razie, no miejmy nadzieję, że to się wszystko skończy dobrze. I w takim składzie, może zwłaszcza mając najlepszą parę młodzieżową, w przyszłym roku na pewno będzie to najlepsza para młodzieżowców w Polsce. Także no, to wtedy chyba można było się zastanawiać nad playoffami. No ale ten śmiech przy tym Łagucie to był wielce, wielce znaczący. Nie. A pan sądzi, że taki Grzegorz Zęgota to warto, warto na pewno warto na niego stawiać? Tylko oczywiście, że warto. Tylko znaczy tutaj, warto, może to złe pytanie, to nawet nie jest kwestia warto. Kwestią, czy tu jest kwestią zdrowotną, to można jest na coś liczyć więcej niż? Czy to jest zawodnik jeszcze taki? Ja nie jestem lekarzem, ale wiem, że on przeszedł bardzo poważny zabieg i który mógł się nieszczęściem skończyć, no to odpukać wszystko. Tak, on sam mówił, że amputacja nogi mu groziła, więc to już samo przez się skandaliczna brzmi historia fatalnie. Tego, co tam w Hiszpanii z nim zrobili. Jeżeli naszą służbę zdrowia narzekają, a proszę, a tutaj tym razem Hiszpania. Narzekamy na wszystko, a nie jest. A tu się okazuje, że w Hiszpanii w renomowanej klinice nie poszło. Za poważne pieniądze. Tak, a pojechał do Lublina okej. W każdym razie na pewno gdyby doszedł do zdrowia i zaczął jeździć, to wtedy byłby kompletny, bo przecież nie można jeździć w pięciu. To kilka drużyn w naszej lidze próbowało w pięciu, niektórzy nawet w trzech próbowali i to się nie udaje. No, to Falubas w tym roku próbuje w pięciu i nie do końca wyszło. Gorzów próbował, Toruń, także to się nie da. Także tutaj absolutnie Zęgota byłby ze wszechmiar pożądanym zawodnikiem. A w ogóle, bo tak musimy trochę poskakać, to utrzymanie Motoru to jest dla pana ogromne zaskoczenie? Ja od razu mówię, że dla mnie ogromne, bo przede wszystkim, że to się źle naprawdę wielki sukces, bo drużyna szła od trzeciej ligi przez drugą, pierwszą. Z roku na rok i w tej chwili się utrzyma. To wielki sukces i tutaj ma bardzo wielu jest, to zawsze jest tak, że tych, którzy są ojcami sukcesu jest wielu, a jak się coś źle robi, to nie ma. A też umówmy się, że oni szli, ale tam było po drodze jakichś ekstra transferów. Zawodnik w zasadzie, ten Łaguta doszedł konkretny, tak? Tak. I to po trzech meczach, tak. Bo przecież pierwsze mecze były bez. Tak. No tutaj trzeba też podkreślić Jonsona rolę po tak ogromnym dzwonie w pierwszym wyścigu nowego sezonu miał straszny wypadek. Wyglądający koszmarnie, to się w sumie tam na szczęście jakoś ułożyło. I po tym wypadku lekarze powiedzieli Jonsonowi, że stary, i w momencie, kończyć. Kiedy Motorowi bardzo był potrzebny, to on przyjechał, jeździł, no i tak jak jeździł w Grudziądzu, to daj Boże, zdrowie, świetnie jeździł. Także klub mu zawdzięcza bardzo wiele, bo przede wszystkim przyczynił się do kolejnych awansów do wyższej ligi. I w momencie kryzysowym dla drużyny przyjechał. A jak wiemy, on nie żyje z żużla. On żużel traktuje raczej rozrywkowo jako przygodę. To biznesmen, a to żużel to jest tak. Więc to tym bardziej jest wspaniałe, no taki przykład że bardzo są chwalebny, sportowcy, prawda? Absolutnie. Ale drużyna, wiem, że klub robi mu takie pożegnanie. Będzie mecz Lublin kontra drużyna, w której on jeździ w Szwecji. No taka
Okej. Okay. On się zachował fantastycznie, jego drużyna podobnie, także wszystko się zgadza. No w ogóle tak jakby, jak on już zakończył, to tak jak wcześniej myślałem, że ten Johnson to już powinien dać sobie spokój, to teraz tak szkoda trochę, szkoda, nie? Szkoda, to fajny zawodnik, elegancko jeżdżący. Znaczy zdarzały mu się oczywiście upadki, bo to jest naturalna rzecz w żużlu, ale tak, no szkoda, no to wszystko się kończy, to nie ma rady. A sądzi pan, że taki Paweł Miesiąc, który w tym roku był takim odkryciem sezonu, to stać go na to, żeby za rok znowu myślę, tak samo tak, jeździć? Jeszcze, jeżeli jego problemy zdrowotne zostaną usunięte, a jest taka nadzieja, że to, co mu dolega. No bo on ma kłopot, tak? Ma kłopot. Z rękami. Tak. Dokładnie, a to się przekłada na prowadzenie, tak, na prowadzenie, tak, tak, motocykla. Nie, no dlatego Paweł Miesiąc nigdy nie jeździł w nominowanych, pomimo tego, że w kilku meczach miał punkty na to, ponieważ no, już tego piątego wyścigu nie dawał rady. Mm-hmm. Także zobaczymy, miejmy nadzieję, że tam ludzie się dziwili czasami, że Miesiąc nie jedzie. Menedżera Jacka Ziółkowskiego to chcieli krzyżować, a tu się okazuje, że problem zdrowotny. To oczywiście był zupełnie w czym innym. Tak, miejmy nadzieję, że to też minie, że Paweł Miesiąc będzie w przyszłym roku zdrowy, także przy jego podejściu do żużla i tym, jak... No, To są takie przedziwne historie właśnie. Zupełnie. To w ogóle też taka, tu jest to tym bardziej dziwne, bo ten facet w tym roku zapracował na to, pokazał wszystkim, absolutnie. Że on się absolutnie do tego żużla nadaje, a tu problem jakiś jest zupełnie z boku. Ale może się okazać, że to nie jest nastolatek, to już jest zawodnik rutynowany. Tym większe zaskoczenie. Tym większe zaskoczenie. No ale to tak. A Lamberta by pan dalej wyrzucał z tego motoru? Myślę, bo pamiętam, że niedawno to rozmawialiśmy, to pan myślę, go tak, wyrzucał. Bo on jest świadkiem wydarzenia. To tak nie można jeździć. Zawodnik, który poprzednich sezonach, ale tu pokazuje, jaka jest różnica między drugą ligą, pierwszą, a ekstraklasą. No jest kolosalna różnica. On w pierwszej lidze jeździł świetnie, a tu niestety Dobra, a nic. Cieszy pana deklaracja prezydenta miasta, że on tam z tym stadionem wreszcie zacznie coś robić? Bo to też pana słowa, że ten stadion, jak kibice wyjdą, to wygląda... Tak, bo on w telewizji... nie wygląda. W telewizji, jak jest 12 tysięcy ludzi, to wygląda fantastycznie. No. Ale jakby się mu zrobiło zdjęcie przed, to jest gdzieś ruina. Tam po drodze ma motor w ogóle jeździć na stadionie piłkarskim motorem. No to znaczy, to jest... Najkrótszy tor będzie. Nawet inaczej, że to jest tak zwana Arena Lublin, tak. Na której gra trzecio- czy czwartoligowy zespół motor. Piłki nożnej Motor Lublin. No i ja nie wiem, czy to jest konieczne, żeby tego... W związku z tym, że jeżeli się uda... Tam jest kwestia proceduralna, bo tam do przyszłego roku nie wolno ruszyć tego stadionu ze względu na gwarancje, jakieś tam są takie. Tak. Ale to bardzo dobrze, bo byłby krótki tor, podobno jakieś 270 metrów. Najkrótszy. Na pewno w Polsce. Można byłoby zrobić na przykład jeden łuk inaczej, drugi inny. I wtedy niech przyjeżdżają mistrzowie tutaj jeździć. Byłoby ciekawie. Dobra, byłoby ciekawie. Musimy kończyć, ale mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Bartosz Zmarznik będzie w tym roku mistrzem świata? No ja mu życzę, bo to jest świetny zawodnik i on już jest czas na to, żeby został mistrzem. Ja mu trzymam za niego kciuki. Wsparcie Goloba jest determinacja, umiejętności. Nie, wszystko jest i tylko trzeba łotu szczęścia. Trzeba się modlić o szczęście. No dobrze. Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem, żużlowym gościem był Krzysztof Cugowski. Dziś nie śpiewająco, tanga nie tańczyliśmy, ale wszystko się fajnie udało. Dziękuję bardzo za rozmowę. A Państwo zostają z nami. Za chwilę Loża Dziennikarska i kolejni goście. Gabriel Waliszko, N-Sport Plus i Marcin Kuźbicki, Eleven Sports. Zapraszam.
I witam Państwa w loży prasowej żużlowego magazynu Bez Hamulców. Ze mną kolejni goście, Gabriel Waliszko, Kanał Plus. Witam. I Marcin Kuźbicki, Eleven Sport. Witam. No dobra, to mamy na tapecie Stelmet Faluba z Zielona Góra. Zacznijmy od tego, czy waszym zdaniem ten projekt poniósł klęskę? No bo tak, 1,5 miliona dokapitalizowali, żeby mieć na Pedersena, z tego co pamiętam, bo tak było to uzasadniane. No w ogóle tam milionów poszło w to wszystko bardzo dużo, a finału nie ma. Wiesz co, zależy kto czego oczekiwał, bo moim zdaniem to od początku sezonu na papierze była drużyna na trzecie miejsce w Ekstralidze, zajęła to trzecie miejsce zasadniczej i prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, ale być może zajmie trzecie na koniec sezonu, więc ja nie uważam, że to klęska. Nie, mnie się wydaje, że o klęsce tu nie ma mowy, bo za mocne słowo jednak. Ale wiesz, oni się... Ja wiem, że królowie polowania. Ale tak, królowie polowania, seniorów. Królowie polowania, jeśli chodzi o seniorów. Natomiast jak wiemy, w ostatnich latach przeważnie mistrzostwo zdobywają drużyny, które mają piekielnie silnych juniorów. Czy to Unia Leszna, czy to Stal Gorzów. Tutaj trudno się było spodziewać, że Norbert Krakowiak, czy Jakub Osyczka, czy Pawliczak, którykolwiek z nich, tak, czy Tonder, będą jakimś wielkim objawieniem. Oni kąsali, oni próbowali, oni szarpali. Pamiętam teraz chociażby z tego meczu półfinałowego. Było tak, że fajnie startowali, jechali gdzieś tam, tracili pozycję, więc jeszcze wiadomo, że ci... Fajnie to może tam w Zielonej Górze była w tym drugim meczu. No wiesz, ale w drugim, pamiętam, Norbert Krakowiak jechał ze swoim kolegą z pary na 5-1, potem to stracił, zupełnie skończył jako ostatni. Natomiast zdarzały się dobre mecze, niezłe występy, może tak, niezłe. Natomiast tutaj bym nie szalał. No, seniorów mieli na papierze bardzo mocnych. Myślę, że półfinał i tak jak ty mówisz też ten medal, to będzie dla nich ten brązowy, jeśli się przydarzy, to rzeczywiście to będzie takie uwieńczenie tego sezonu. Tutaj w jednym roku chyba nie trzeba się było spodziewać, nie można się było spodziewać Złotych Gór. Cały czas też trzeba pamiętać, z jakiego pułapu oni startowali. Przecież to była drużyna, która rok temu otarła się o spadek. No dokładnie. Im zabrakło 4 chyba małych punktów, żeby spaść do pierwszej ligi. Jeszcze w tym 13 biegu meczu z Unią Tarnów. Rybnik im jeszcze wtedy stracha w ogóle napędził w barażu. A właśnie, jeszcze potem były baraże. Także i tak żadna drużyna nie zanotowała takiego progresu w stosunku do 2018. Kupili 20 plus, już to komuś dzisiaj mówiłem, że 20 plus kupione, to słowa Marka Cieślaka, bo on tak obliczył, że transfery Waculika i Pedersena tyle dadzą i faktycznie tyle dały. Dobra, a dobrze zrobili odpuszczając Nikiego Pedersena, bo no prezes Goliński to jak usłyszał, że w ogóle Pedersen już jest w innym klubie, to stwierdził, no i super, miał zielone światło, w ogóle go nie potrzebujemy. Wiesz co, ciężko się było spodziewać, że Niki Pedersen w Falubarze to jest projekt długofalowy. On raczej był tak na jeden sezon, na strzał. Zależy, kogo ściągnął w zamian. No to pytanie właśnie, tak naprawdę to będziemy mogli odpowiedzieć dopiero wtedy, jak zobaczymy, kto przyjdzie. Kto przyjdzie, bo tak naprawdę z tych obcokrajowców, jak patrzymy chociażby na Speedway Grand Prix, czy w ogóle na jakieś transferowe notowania, no to trudno szukać nazwisk, które są wolne, czy które byłyby dostępne. Gdzieś tam się pojawia Żagar, nie wiadomo jak Iversen. No to jest wszystko uwarunkowane ruchami. Ja słyszałem o opcji polskiej. Opcja polska właśnie też jest rozważana. Ja też słyszałem o opcji polskiej w Falubarze. Nawet o dwóch opcjach. Trudno myśleć o takim liderze z zagranicy, bo chyba nie ma takiego nazwiska. Ciężko wymyśleć kogoś, kto byłby takim prawdziwym liderem, tak? Znaczy, który byłby takim pewniakiem. Tak bardzo łatwo można, czy da się wydedukować, że no jak do Włókniarza na przykład faktycznie Doyle już trafi, czy ktoś tam, tak, no to będzie wolny Żagar. Jak tu jest Pedersen, no to pewnie Lindbeck będzie wolny. Tylko czy to ale są... też jest Lublin w grze. Lublin też jest w grze. Tylko ja mówię, czy to są jakby takie zamienniki, że to można powiedzieć, bo ten Pedersen mimo wszystko on tam tych punktów trochę robił. Wiesz, no. Miał około 8 punktów na mecz. Tak, to też nie było wielkiego szału. To już nie był szału ten nie Niki było, ale, z Częstochowy czy z Rzeszowa, który tam robił po 3 na bieg. Tak? To nie była już taka maszynka do zdobywania punktów, że wpisujesz w programie trójkę i jesteś pewny, że on to przywiezie. Natomiast tutaj może być, uważam, ciekawszy zmiennik, czy ciekawsza opcja i nazwisko, które zajmie jego miejsce. Pytanie, co on by pokazał w półfinałach, gdyby jechał. To też pewnie rozmawialibyśmy w inny sposób teraz. Ja myślę, że z Pedersenem też nie daliby wsparcie rady. Ja myślę, że więcej dobrego by im przyniosło zakontraktowanie dobrego juniora. Co będzie bardzo ciężkie, bo nazwisk na rynku praktycznie nie ma, ale gdyby się udało wyrwać takie jedno, o którym myślą w innym grodzie, bo wiem, że myślą, to rzeczywiście Falubas 2020 miałby szansę powalczyć nawet o mistrzostwo. Z drugiej strony, bo domyślam się, jakie nazwiska masz na myśli, bo tam był i sondowany Mateusz Cierniak i był jakby sprawdzany Karol Żupiński. No ale to są oba takie nazwiska, które w zasadzie w tej Nice Lidze szału nie robią. To są takie, to jest taki Norbert Krakowiak, tylko pod innym... To też trzeba czasu, mi się wydaje. Zielona Góra, wystawiając dwie drużyny do młodzieżówek, wydaje mi się, pokazuje, że chce stawiać też na tych młodych zawodników.
próbować szkolić. Ostatnio to różnie wychodziło, natomiast po tych zmianach w Zielonej Górze myślę, że jest to dobry kierunek. Słyszymy o tym, że będzie minitor budowany, młodzi chcą jeździć, zgłaszają się, Aleksander Janus tam działa z tymi zupełnie młodymi chłopakami, więc tutaj widziałbym taką perspektywę na przyszłe sezony, nie 2020 już teraz tylko i wyłącznie pierwsze czy drugie miejsce, natomiast cierpliwości myślę, że kibice w Zielonej Górze się za parę lat będą cieszyć, no bo są spragnieni. Pamiętamy, że ostatni złoty medal to 2013 po tych skandalicznych okolicznościach, a 2011 to ten prawdziwy, to prawdziwe złoto. Po tym ostatnim meczu to w ogóle taka dyskusja jest o juniorach Falubazu, wyrzucić czy zostawić. No to waszym zdaniem, może ty Marcin, bo ty tak o juniorach fajnie, różne fajne teorie masz, to może od ciebie zaczniemy. Tak, znasz moje zdanie generalnie o juniorach w Ekstralidze, natomiast tych konkretnych zostawić oczywiście, ponieważ każdy ma jeszcze jeden rok i Krakowiak, i Tonder, i Pawliczak, no i nie po to w nich inwestowano, żeby teraz ich odpuszczać, ale jednak jedno dobre nazwisko by im się przydało. Mhm. Między innymi też dlatego, że właśnie wszyscy ci trzej już w 2021 nie będą juniorami. Tak, tak. I kogoś trzeba będzie tam wstawić. No dobrze, ale to jakby przyszedł na przykład ten wspomniany Mateusz Cierniak, no to też z drugiej strony tutaj ci zawodnicy, no tak jeden okej, okay, tak? A co drugi miałby robić? W DMP odjeździć? To też taki... A zobacz akurat, że Adam Skórnicki jako chyba jedyny korzystał pod koniec rundy zasadniczej, zwłaszcza z trzech juniorów regularnie. Dosyć to prawda, oryginalny tak, sposób tak. wykorzystania numeru 8 wdrożył, który tak naprawdę nie szkodzi, nie denerwuje żadnego zawodnika, tylko właśnie rotuje sobie trzema juniorami. Ja nie wiem, czy to nie będzie nawet bardziej powszechne w przyszłym sezonie. No bo to jest chyba całkiem niezły pomysł, ale on to w konkretnym celu robił, bo ja rozumiem, że on tych juniorów gdzieś tam jakoś etapami stawiał na nogi i liczył na to, że coś z tego wyjdzie na play-off i nie wyszło. No dobra, ale... Skórnicki fajnie podchodzi do młodzieży, do juniorów, przynajmniej jak się widzi czy słyszy tak przed spotkaniem, przed meczami czy w trakcie. On generalnie z każdym rozmawia, każdego potrafi zmotywować, zachęcić, przygotować do tego, że się w tym spotkaniu czy w biegu pojawi, więc tu byłbym spokojny. To jedno nazwisko, gdyby pojawiło się w Zielonej Górze pod numerem juniorskim, to uważam, że to już byłoby niezłe pociągnięcie i naprawdę patrząc na to, jak ten rynek jest trudny, to byłby to dobry strzał. Adam Skórnicki, to tak w ogóle jak wy mówicie, ja bym też w zasadzie to samo powiedział, to jest fajny gość, tylko tak z tego, co się słyszy to i co on sam mówi, to nie można być pewnym, że on w Falubazie zostanie. Jakbyście się przebrali w garnitur Stanisława Bieńkowskiego, właściciela klubu, bo podejrzewam, że to on będzie do spółki z miastem decydował. To co byście zrobili? Wiem, że Adam Skórnicki miał taki moment, kiedy musiał się gęsto tłumaczyć przed właścicielem Stelmetu. Gdzieś tam nawet kawałek drogi musiał pokonać i kilometrów, żeby się pojawić. Tak, i rzeczywiście gdzieś te wyjaśnienia składać i wizję na to, co dalej. Natomiast ja uważam, że chyba Adam Skórnicki jednak zostanie w Zielonej Górze. Ciężko mi znaleźć nazwisko kogoś, kto byłby w stanie zastąpić go z lepszym skutkiem. Bo tak jak mówimy, no, z tych chłopaków wycisnął sporo. Nie wiem, czy więcej by się chyba już nie dało. Więc tu bym bardziej szukał jakichś rzeczywiście ciekawych wzmocnień. Nawet zmiany zaczął robić w play-offie, no. No zaczął, tak, dokładnie. Był taki jeden ciekawy mecz, ten pierwszy z sezonu zasadniczego, kiedy jechali Zielonogórzanie z Wrocławianami u siebie, to pamiętny, wygrany dość spokojnie przez gości z Wrocławia i on tak prawie przez większość tego spotkania stał sobie z boku, rozmawiał z prezesem, mało się udzielał, jeśli chodzi o team, chyba to też było jakieś rodzaj sprawdzenia pewnych sytuacji, jak funkcjonują, czy też nie w czasie spotkania. Później już na tym właściwym spotkaniu playoffowym zachowywał się inaczej. Były te zebrania, były rozmowy, cały czas oczywiście wspomaganie swoich zawodników, więc tam myślę też jest kilka wariantów na to, jak prowadzić tę drużynę i w którym kierunku pójść. Okej, dobra. Dajemy spokój z Falubazem, ale i na koniec jedno pytanie z prośbą o krótką odpowiedź. Podium. Jakie zdaniem, waszym zdaniem będzie? Nie zastrzelę cię. Leszno, Wrocław, Zielona Góra. No, ja jestem spokojny, nie, Wrocław, nie zastrzelony. Wrocław, Leszno, Zielona Góra. O, czyli na odwrót. A. No dobrze, ale tak na przekór chciałeś po prostu. To jeszcze musiałbym Częstochowę dodać na trzecie. Tak? Dobrze, potem cię sprawdzimy, jakby co to przegrałeś. No, musi być ciekawie, niech się dzieje. Dobrze, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Gabriel Waliszko, Kanał Plus, i Marcin Kuźbicki, Eleven Sports. Dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam na nasz magazyn za tydzień.